Cześć, to program Zbliżenia. Widzimy się teraz w drugiej części naszej rozmowy z Michałem Królem, gitarzystą, wokalistą, realizatorem, muzykiem szeroko, że tak powiem, no, zakrojonym. Już, dobra, już. Podejmujemy, Michał, ten wątek, który urwaliśmy przed chwilą. Projekty, które dostajesz zawodowo jako realizator, powiedziałeś, że w pewien sposób rozpraszają cię jako artystę. Nie wszystkie. No, wiesz, no różne rzeczy się robi. Naprawdę najróżniejsze. I czasami to takie rzeczy, których by się bardzo nie chciało robić. W sensie chciałoby się o nich jak najszybciej zapomnieć. Mhm. A są takie, które są bardzo fajne, w które skakuję z chęcią, jak na przykład psalmy Józefa. I są one dla mnie no, rozwijające bardzo. Po prostu współpraca z dobrymi muzykami, kompozytorami, bardzo wymagającymi, no to rozszerza bardzo, nie? Więc tak jest, no, że to czasami właśnie rozprasza, czasami jest pozytywne. Okej, to teraz przejdziemy trochę dalej. Tworzysz muzykę, którą można by określić mianem muzyki uwielbieniowej. Zgodzisz się z tym, czy nie? No tak, chciałbym, żeby tak była mianowana właśnie. Okej, jest, trafiłem. To się cieszę. Dlaczego? Dlaczego tworzysz muzykę uwielbieniową? Wiesz, dzisiaj nie ma ciekawszych i bardziej, że tak powiem, jak to ująć? Bardziej pracodajnych jakichś form muzycznych, no bo powiedzmy sobie szczerze, uwielbienie nie jest jakimś mainstreamowym nurtem w Polsce, zdecydowanie. Znaczy wiesz co, ja w ogóle zacząłem grać muzykę uwielbienia, pisać muzykę uwielbienia, w ogóle nie myśląc o tym, że to w jakiekolwiek będzie mój zawód. Okay. W takim sensie, że to w ogóle wyjdzie gdzieś dalej. W pewnym momencie zacząłem pisać piosenki, ktoś je zaczął śpiewać we wspólnotach i to było bardzo miłe, ale jakby no nie wiązałem z tym przyszłości. I też nie wiązałem w ogóle przyszłości z muzyką nawet, w takim sensie. No. A co chciałeś robić? Jeśli mogę się zapytać. Ja tylko dodam, tak. Państwo, my się z Michałem już znamy kilka lat i znam cię jakby głównie od strony muzycznej. Tak. Ciekawy jestem, co chciałeś robić w życiu, kiedy nie chciałeś być muzykiem? Wcześniej to byłem tak bardzo nakierowywany przez moich rodziców na jakieś takie Politechnika Gliwicka, nie? Jakieś takie studia typowo inżynierskie, jakiś taki porządny zawód. Taki konkret. Okay. Więc ja zrobiłem psikusa rodzicom i w zupełnie innym kierunku poszedłem. Zupełnie niekonkretnym i niepewnym. No, ale cieszę się, nie? Lubię to, co robię. No i wracając do tego grania uwielbieniowego. Zacząłeś tworzyć, ktoś to zaczął śpiewać? Tak, i zacząłem tworzyć, ktoś to zaczął śpiewać, ktoś to zaczął doceniać. Wydałem pierwszą płytę, którą też myślałem, że to na zasadzie, no fajnie jakby się sprzedało, jacyś tam znajomi kupią gdzieś tam, bo też wiedziałem, że nie wiem, taka piosenka Twój Majestat na przykład z pierwszej płyty, ona była dość znana i ludzie ją śpiewali w różnych kręgach i to było bardzo takie no, miłe dla mnie. Pomyślałem sobie, wydam płytę, wytłoczę trochę więcej, bo to nieduża różnica w cenie wtedy jest, nie? I nagle zaczęły się telefony, nagle zaczęły się koncerty, więc sobie zacząłem wyobrażać, że kurczę, może to jest fajne, może to jest coś dla mnie i faktycznie no, sprawiało mi to radość, oczywiście sprawiało mi to mega radość, więc pozwoliłem sobie na takie marzenia, no i jestem tutaj, gdzie jestem teraz, nie? Więc gdzieś to tam tak się samo trochę tworzyło. Oczywiście to jest ciężka praca, bo kiedy się już człowiek zdecyduje na jakąś drogę, no to jest walka i trzeba dużo cierpliwości, modlitwy i postu i w ogóle tego, ale samo taka decyzja, żeby robić muzykę faktycznie uwielbieniową, no to jest samo się zrobiło, naprawdę, to nie jest tak, że ja gdzieś to tam wymyśliłem sobie, ale do takiej muzyki, wiesz, w stylu, nie wiem, idź do Must Be The Music i przebij się, tak, albo jakichś takich programów popularnych dla wokalistów,
Ja nigdy nie miałem właśnie parcia, w ogóle nie miałem parcia na muzykę, no więc ciężko tu mówić, żebym miał parcie na scenę taką komercyjną, tak? Jakieś tam radiostacje komercyjne i tak dalej, nie? Robienie takiej muzyki. Tym bardziej, że trochę wiem, jak ten świat wygląda z drugiej strony i w ogóle już mnie tam nie ciągnie, nie? Więc no, tak to. Mówię super, bo to jakby wszystko świadczy o tym, że robisz to dla idei, a to chyba wtedy ma sens, nie? Kiedy tworzę coś, co ma uwielbiać Boga dla Niego, a nie po to, żeby mieć dużo hajsu, pieniędzy. No tak, bo to jest niemożliwe. W Polsce jest niemożliwe. To się wyklucza trochę. Przynajmniej na razie, może kiedyś, w sensie widzę, że rynek w ogóle się rozwija. Muzyka uwielbieniowa, ludzie doceniają. W ogóle jakby jest taki coraz więcej takich ruchów uwielbieniowych i to jest super. I to jest super, nie, niech się to rozwija i niech ludzie jak najbardziej zbliżają się do Boga, bo to też o to chodzi, nie? W uwielbieniu takim spokojnym, intymnym, ale też w takim dynamicznym, po prostu to chodzi o ludzi, nie? I to, co dla mnie jest cenne, to że kiedy ludzie piszą do mnie, że na przykład oddali swoje życie Bogu przy mojej muzyce, to są najpiękniejsze momenty, nie? Fajna jest scena, fajna jest zabawa, fajne jest skakanie, śpiewanie, że tam przychodzą po koncercie gimnazjaliści często, bo to jest często ta grupa wiekowa i chcą się przytulać, chcą podpis, chcą sobie zdjęcie zrobić. To jest fajne, ale kiedy ktoś przychodzi i mówi dziękuję ci za te słowa tej piosenki, bo one mnie podnoszą, kiedy jest mi ciężko, tak? Albo coś takiego, co ma wpływ na ludzkie życie, to jest po prostu niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Super, super. No to ja trochę pociągnę ten wątek i podpytam cię trochę dokładniej, bo już o tym wspomniałeś. Czym tak naprawdę dla ciebie jest uwielbienie? Bo powiedziałeś, że chodzi o zbliżenie się do Boga, a potem powiedziałeś, że chodzi o człowieka, nie? Czyli jakieś tutaj dwa aspekty poruszać. Możesz trochę rozwinąć? Właśnie jakby to... To jest taki bardzo szeroki temat i z której strony to ugryźć. Dla mnie uwielbienie jako takie i to, dlaczego śpiewamy piosenki, to jest tak jak... Jak ktoś jest fanem kawy na przykład, nie? I mówi, że uwielbia kawę. I rano wstaje i zaczyna opowiadać o tej kawie, tak? Że rano wstaje, schodzę na dół i mam może ciężki dzień, jest mi ciężko, ale jak myślę sobie o tej kawie, to po prostu mam siłę, żeby wstać rano i iść tam po tych schodach do tej kuchni. Zaczynam mielić tę kawę, czuję ten zapach i wiem, że za chwilę po prostu przyjdzie coś niesamowitego. Wypijam tę kawę, endorfiny, kofeina, jest radość, wiem, że dam radę, nie? I dla mnie tak, czymś takim jest właśnie uwielbienie Boga, nie? Że uwielbiam Boga i mówię o tym, jaki On jest niesamowity, co On może w moim życiu zrobić, co On robi w moim życiu i co On zrobi w moim życiu, nawet jeżeli teraz jest źle, nie? I że chcę być po prostu blisko Niego i tak dalej. I to, co... Więc dla mnie ten aspekt, oczywiście moja muzyka to jest moje uwielbienie do Boga, ale tak naprawdę pisząc piosenki też myślę o ludziach, którzy będą śpiewać te piosenki. W takim sensie chcę, żeby one były jak najbardziej zrozumiałe, jak najbardziej, żeby ludzie mogli połączyć się z nimi w takim sensie sercem, tak, żeby mogą wyśpiewać te piosenki i czuć, że to jest z ich serca po prostu modlitwa do Boga. I żeby to mogło właśnie ich zbliżyć do Boga i zmienić właśnie ich życie na lepsze, nie? Więc no właśnie. To są te dwa aspekty takie. Dokładnie, bo tak sobie myślę, że w sumie tworzysz muzykę, która jest jakoś tam przystępna, nie? Dla człowieka, że to nie jest, wiesz, jakaś trudna odmiana jazzu albo jakaś muzyka klasycznie współczesna, którą rozumie 3% społeczeństwa, z czego 2,5% tylko udaje. Właśnie chciałem to powiedzieć, że przesadziłeś tymi 3%. No, więc nie, no, to też jest super, ale jakby tworzysz muzykę, którą, która w sumie to się zgadza bardzo mocno z tym, co mówisz. Tak mi się wydaje przynajmniej, że ktoś słuchając tego może sobie powiedzieć tak, czaję o co chodzi, rozumiem i łapię też przekaz. To jest fajne, ale jakby idąc dalej trochę, czy ta forma, którą obierasz, tak, tworząc tę muzykę, już o tym wspomnieliśmy trochę, że to jest forma taka elektroniczno-rockowo-popowo,
tutaj ciężko się zamknąć. Nie wiadomo co. Ciężko się zamknąć w jakiejś jednej szufladce, nie? Oczywiście. Mm-hmm. Ale to jest podyktowane jakby tym względem tylko, że żeby była przystępna, czy coś jeszcze za tym stoi? Czy po prostu lubisz taką muzykę i dlatego ją grasz? Jak to jest? Generalnie lubię taką muzykę, mm-hmm. ale trochę idę na kompromisy, dlatego że jestem generalnie gitarzystą elektrycznym i wywodzę się z takiego grania, jak kiedyś się grało, tak mocne gitary, nie? Takie rzeczy. Więc trochę celowo idę na kompromis z jakimiś swoimi muzycznymi preferencjami, żeby właśnie dotrzeć może do szerszej grupy ludzi, tak? Z przesłaniem. Okay. I żeby to było bardziej przystępne dla ludzi po prostu. Ale to też nie jest tak, że ja jakoś, nie wiem, strasznie się naginam, tak? To po prostu jest bardziej takie, no, kilka procent gdzieś tam, no, rozumiem. Rezygnuję z siebie na rzecz właśnie ludzi i docierania. To tak jak chrześcijańskie jest. No, bo to jest misja, nie? To jak mówiłeś, nie? To nie jest biznes, to jest po prostu chęć docierania do ludzi z dobrą nowiną. Nie? Super, super, super. A jakie masz wrażenie a propos, wiesz, muzyki chrześcijan w ogóle, nie? Bo mówisz, że to jest misja a propos swojej twórczości, a propos swojej muzyki, że to chodzi o jakby docieranie do ludzi z Ewangelią. Czy można powiedzieć tak o muzyce chrześcijan, że to nadal jest priorytet, tak jakbyś spojrzał na całość, że chodzi nam o docieranie z przesłaniem do ludzi? Myślę, że nie. Myślę, że nie i myślę, że dużo, dużo konfliktów tutaj na tym tle powstaje. Właśnie, że tak naprawdę ludzie kłócą się często o to, jaki styl muzyczny jest najlepszy dla uwielbienia Boga, na przykład. Jakby nie rozmawiając w ogóle o tym, po co my właściwie śpiewamy i gramy, nie? Jaki jest cel? Bo jeżeli celem jest to, żeby tylko grać i śpiewać, i w sensie nawet dla Boga, jakby żebyśmy my tylko się modlili, no to faktycznie to może być każdy styl, muzyka alternatywna, najdziksza nawet, jeżeli to jest coś, czym my możemy Boga uwielbiać, świetnie, no jedziemy z koksem, nie? Jakby nie ma problemu. Natomiast no, temat inny się zaczyna, no jeżeli mówimy, no właśnie, że chcemy docierać do ludzi, no bo wtedy musimy wyjść poza jakieś nasze może preferencje czasami i jednak, nie wiem, jacyś ambitni muzycy muszą nagle zacząć grać w 4 akordy na krzyż, ale no to dzięki temu docierają do tych ludzi z tą wiadomością, tak, od Pana Boga, więc no jest to takie, no, kwestia odpowiedzenia sobie na to pytanie, nie? Czy to jest priorytet? Myślę, że rzadko kiedy to jest priorytet. Myślę, że ludzie w Polsce tworzą muzykę taką, jaką czują i taką, jaką lubią. I myślę, że mało ludzi, takich twórców myśli na temat potencjalnych ludzi, którzy będą odbierać tę muzykę, ale to też daje taką mnogość, nie? Tego przesłania. Więc... Właśnie jest szeroko też, nie? Tak. Zaraz usłyszymy twoją piosenkę, do której zrobiłeś klip. Co to za piosenka? Powiesz nam tutaj? Zapowiesz siebie samego? Zapowiem się sam. To będzie piosenka Wielbimy Cię. Zrobiłem teledysk poskładany z różnych koncertów, występów, uwielbień. No, poskładane, taka składanka, ale no, mam nadzieję, że się spodoba. Okej, to do tej kamery, tak oficjalnie? Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia mojego teledysku Wielbimy Cię.